Rozwiąż równanie. Moduł x plus 1 równa się moduł x minus 3. Może zacznijmy od przypomnienia, co to jest moduł. Więc moduł liczby x to jest odległość liczby x od 0. Tak? Czyli jak tu narysujemy sobie oś liczbową, 0. I co? Jak mam jakąś liczbę x, to długość tego odcinka to jest właśnie moduł x. Tak? Teraz jak ta liczba jest dodatnia, to długość to jest po prostu x. Natomiast jak liczba jest ujemna, tu mam jakąś ujemną liczbę y, to długość tego odcinka to ile jest? No, minus y, prawda? Czyli innymi słowy, moduł liczby x to jest ta liczba. Są dwa przypadki, prawda? To jest liczba x, jeżeli x jest większe, równe 0 i minus x, jeżeli x jest mniejsze od 0. Teraz popatrzmy na naszą równość. Ona mówi, że mamy dwie liczby i ta równość mówi, że moduły tych liczb są takie same. To znaczy, że te dwie liczby są w tej samej odległości od 0. Czyli co się może zdarzyć? No mogą być równe lub leżeć w tej samej odległości po przeciwnych stronach, czyli jedna musi być minus druga. Czyli nierówność moduł x plus 1 równa się moduł x minus 3. Prawda? Możemy, dwa przypadki mogą się zdarzyć. Pierwszy przypadek to jest x plus 1 jest równe x minus 3. Tu wartość bezwzględna. Lub drugi przypadek, że te liczby leżą po przeciwnych stronach zera, czyli x plus 1 równa się minus x minus 3. Dobrze, czyli tak, pierwsza z tych możliwości, czyli pierwsza równość jest x plus 1 równa się x minus 3. No to jak odejmiemy x od obu stron, to nam daje równanie, prawda, tu zostanie nam 1 równe minus 3, więc oczywiście to jest nieprawda. Nieprawda, czyli to, tutaj takich x-ów nieprawda, czyli ten przypadek się nie realizuje, czyli brak rozwiązań. Lub, no, może się zdarzyć ta druga sytuacja, czyli x plus 1 równa się, i co to jest, minus x plus 3. Czyli co, teraz chcemy mieć x-y po jednej stronie, czyli dodajemy x do obu stron. W ten sposób dochodzimy do, po lewej stronie mamy 2x plus 1, a po prawej zostaje nam 3. No to jeszcze jedynkę chcemy na drugą stronę przenieść, czyli odejmujemy 1 od obu stron. W ten sposób po lewej zostanie nam 2x, a po drugiej 2. I dzielimy przez 2. Dzielimy przez 2. I otrzymujemy rozwiązanie x równa się 1. No, czyli rozwiązaniem naszego równania jest, to równanie ma jedno rozwiązanie i rozwiązaniem jest liczba x równa 1. No może jeszcze sprawdźmy tutaj. Wstawmy x równe 1, to po lewej stronie mamy moduł 2, to jest po prostu 2, a po prawej stronie mamy moduł 1 minus 3, czyli moduł minus 2, czyli też 2 i to się zgadza. Chciałbym jeszcze pokazać inny sposób rozwiązania tego równania, mianowicie zastanówmy się, jeżeli mamy dwie liczby a i b, to co to jest moduł a minus b? No dobrze, moduł a minus b to jest tak, zgodnie z tą definicją, co to jest moduł, to jest a minus b, jeżeli a minus b jest większe, równe 0, bądź też minus a minus b, jeżeli a minus b jest mniejsze od 0, prawda? Zgodnie
tutaj z tą definicją wartości bezwzględnej. No to jeszcze raz, czyli dalej, czyli to jest a minus b, jeżeli. No a minus b większe od zera, to oznacza, że a jest większe równe b. No. Lub też b minus a, jeżeli a jest mniejsze od b. Czyli jeszcze raz narysujmy to, co to jest. Mamy dwie liczby a, b. I tak. Jeżeli b jest większe od a, czyli mamy tę sytuację, to jest b minus a. Czyli to jest odległość od a do b. Natomiast jeżeli w odwrotnej sytuacji, jeżeli b jest mniejsze od a, to wartość bezwzględna a minus b to jest a minus b. To jest znowuż a minus b i to jest moduł a minus b. Czyli dla dowolnych dwóch liczb moduł a minus b to jest odległość, taka odległość mierzona linijką na osi liczbowej, odległość od a, od liczby a do liczby b. Wróćmy teraz do naszej równości, czyli ta nasza równość, prawda, moduł x plus 1 równa się moduł x minus 3. Tu mamy minus, prawda, tu mamy plus, więc chcemy to, ale plus to jest minus minus, czyli to jest x minus minus 1 równa się moduł x minus 3. Czyli co ta równość nam mówi? Otóż ta równość mówi, że odległość x od 3, prawda, to jest to, jest równa odległość x od minus 1. To jest to. No dobrze, to jeszcze raz narysujmy oś liczbową. Mamy trzy liczby, znaczy dwie liczby. Minus, liczbę minus 1, tu powiedzmy jest 0, i liczbę 3. Raz, dwa, trzy. Gdzieże leżą liczby, których odległość od 3 jest taka sama jak odległość od minus 1? No oczywiście są to liczby, które leżą w połowie odcinka od minus 1 do 3. Czyli to jest ta liczba, prawda? Tu jest x. No czyli x jest równe 1, tak jak to poprzednio już rozwiązaliśmy.